Renotalia. Dzień dobry panu. Więc tak, dopiero wczoraj mogliśmy podłączyć panu to autko, oscyloskop pod sondę Lambda bezpośrednio. I teraz tak, wczoraj pod koniec dnia kolega podłączył, żebyśmy sobie dzisiaj mogli to posprawdzać od rana. Natomiast uruchomiliśmy wczoraj auto, jak się rozgrzało, nie mam tego nagranego. Natomiast wczoraj ta sonda pracowała. Co prawda, no, pochodził samochód 5 minut i tyle go potestowaliśmy. Natomiast widać było, że pracowała. I poczekaliśmy do dzisiaj. No i dzisiaj jest znowu tak samo źle, jak te kilka dni temu panu to wszystko pokazywałem. To tutaj, ten wykres, to jest wykres odczytany przez sterownik silnika. Czyli takie napięcie widzi sterownik silnika, 264 mV. A tutaj powinna ta wartość, przypomnę sobie, oscylować od mniej więcej 0,1 V do niecałego 1 V. I tak cały czas. Nie może być takiej jednostajnej krechy, bo to jest sonda Lambda przed katalizatorem, tak zwana regulacyjna. I ona reguluje dawkowanie paliwa. A tutaj jest przebieg bezpośrednio odczytany z samej sondy Lambda. Nie przez te kable, które idą do sterownika silnika, tylko bezpośrednio z samej sondy. Żeby wyeliminować, czy sonda Lambda gdzieś ma przerwane przewody i po prostu prawidłowego napięcia nie przekazuje dalej do sterownika. Więc to jest ten przebieg. No i tutaj jest powyżej 200 mV, to jest 0,2 V, kawałek nad tą kreską. Możemy to sobie to zmienić, żeby było bardziej precyzyjnie. No to tutaj powiedzmy na oko jakieś 230, o, tu 224, tu około 230 mV, więc to by się pokrywało. Czyli ta sonda nie działa. Także wygląda to na to, że sonda po prostu ze starości już nie pracuje. Czasem zaczyna pracować poprawnie, ale w większości przypadków w ogóle nie pracuje. Jej potencjał się po prostu wyczerpał. Teraz tutaj jeszcze raz pokażę. To jest odczyt parametrów bezpośrednio odczytany z wydechu. Jest tam zewnętrzna sonda włożona i ten parametr pokazuje, to jest wartość lambda, pokazuje, że mieszanka jest bardzo bogata. I to może być spowodowane właśnie sondą lambda uszkodzoną. Więc kolejny etap, jeśli mamy to diagnozować, sonda lambda do wymiany i dopiero wtedy patrzymy, czy ona dobrze reguluje dawkowaniem paliwa. Jeśli sonda będzie prawidłowa, przebieg sygnału będzie prawidłowy, to wtedy patrzymy, czy właśnie regulacja lambda będzie tutaj w okolicach jednego. Także proszę dać znać, czy sondę lambda wymieniamy. Ja jej poszukam i powiem panu, jaki jest koszt takiej sondy. Do usłyszenia.